Cześć wszystkim, Stacho z tej strony. Witam was w kolejnym Lajtopie z Farming. Z życia realnego, z lat 90. Jesteśmy na kolonii. I tak, jestem na przystanku. Wcale nie waliłem nitro tutaj, tylko po prostu wracam od dziadków. I tydzień mnie nie było tutaj, w tej naszej miejscowości. Tutaj ktoś czeka na autobus. Przed chwilą autobus pojechał, ale tak mówię, zacznę z przystanku, żeby lepiej było. Idę już do nas tam. W ogóle, kurde, przydałby się jakiś samochód, a nie tak autobusem jeździć. Byłem, słuchajcie, u dziadków. Rozmawiałem, bo tak dziadek chce już gospodarstwo powoli, no nie likwidować może, ale no już, żebyśmy my to ubrabiali i tam na przykład pole nam jedne oddał, to zaraz wszystko Waldkowi powiem. Ciekawe, jak on tam się ma w ogóle. I tak idę. Co on tu robi? O, przyczepa. Coś musi kupił jakieś, albo zrobił. Bo on lubił kiedyś kupować przyczepy i tak, wiecie, renowacje robić. Ładna. Zaraz go zapytam. Tu pewnie siedzi, bo są otwarte te. Kurde. Przecież dopiero to pasowało. Waldek? O, Stacho, wróciłeś już. Co tam u dziadków? Cześć. Jakie co tam u dziadków? Co to za zetor jest? A, bo ten. Na początku, tam pamiętasz, jakśmy jeszcze lajtowy zaczęli nagrywać, ty mówiłeś, że ta dwunastka fajna i ja powiedziałem, że kupiliśmy dziesiątkę i pomyślałem w sumie, że ty mówiłeś, że ta moc nie ma znaczenia, ale teraz tak myślę jednak, że no jednak mu trochę ma i znowu jest dwunastka, tylko że ten, tylko ten jakby i dziesiątka już poszła, jakby tam zepsuła się. Ładny? No takie jak... Nie mówisz tam nie zły. Wiem, że... Wiem, że... O, zapal światło, czekaj, tu też mam światło, to zapalę. O, masz ten, dokładnie. Tam zgasz. Waldek, kurwa jego mać. To ja drugi raz... Drugi raz zmieniasz traktor bez mojej wiedzy. Ale ja, teraz... Ja nie byłem za dziesiątką na początku, ale już się zacząłem przywiązywać, mówię, fajny traktor, dobrze, żeś wziął. Zobacz to, patrz tu. I tu masz więcej czego koni, ty żeś znowu... Jest... Słuchaj, tamto miał tylko 100 koni, tam ma 120, ten zetorek, ta dwunasteczka nasza, obciążnik, lampy naprzód, takie... Ja tam miałem wódkę konkret. Pod masko schowane. Wyciągnięte, spokojnie, spokojnie. Zobacz, kabina jakaś normalna, z klimatyzacją, na glans, tam musiałeś dach otwierać. Po prostu to dla twojego komfortu. No i tu ostatnie śrubki dokręcałem i już można ruszać. Od kogo żeś to kupił? Od kogo żeś to kupił? A jest taki jeden znajomy, co miał kiedyś. No i zaoferował wymianę. No i dorzucił się przyczepę, bo powiedziałem, że dziesiątka jest ważna. Ja pierdziele. To przyczepa akurat lepiej dla ciebie, więc... Lepiej dla ciebie, żeby to nie był gruz. Co ty w nie, ogóle... Czekaj, pokaż się. Co ty taki jakiś jesteś ciemniejszy trochę? Bo tam w burakach byłem działać, no, pomagałem coś. Włosy żeś ściął? Trochę się paliłem. No, bo tylko... Ale nieważne, dobra, Nie poznałbym cię, jakbym cię dawno... No nieważne. To co, ogólnie jak ci się podoba, tak wizualnie, bo oczywiście mechanicznie... Oj, to... zobaczymy. Dobra, ten, nie chcę tak cię gonić teraz do roboty. Ale ten. Coś tam wspominałeś też o jakimś tym. Dzwoniłem, spadku, tak. Właśnie, to teraz ci wytłumaczę dokładniej. Bo mówię, że przyjedziesz, to porozumiałem, ja nawet nie wiem, co chodzi. To może. Byłem, dobra, bo ten. No. Albo dobra, gadaj w sumie, no mów. Byłem u dziadka. No. I. No już powoli mówi, że będzie nam oddawał to wszystko, nie? Bo on już nie ma siły, mówi, robić w tym polu i tak dalej. Pole, coraz. Nie wiem, teraz może nie będziesz jechał ze mną, ale pokażę ci kiedy taki ugór. On tam już dlatego właśnie nie robił, bo już nie chciało mu się nawet przyjeżdżać. Tu mieszka 10 km stąd. A, tam ugór, w tej dolinie. No, ugór. Ja sobie go dzisiaj od razu pojadę zaorać. Biorę o to, muszę zobaczyć, jak to działa w ogóle. Mam nadzieję, że. No, już tylko dokończę jeszcze trochę to. To mówię, to ten, to skręcam. I ten. Możliwe, że kombajn jeszcze wiesz? Będzie nam oddawał. Będziemy kombajn mieli drugi. Fajnie, nie? Kombajn? No. Jaki kombajn? A nie, to on bidona musi miał. Nie wiem, bo on już miał za. Będziemy mieli? No, ale to chyba już nie rekord, tylko zwykły, wiesz?
O kurde, ty to trzeba będzie ten zwiaty posprzątać tam ogarnąć. No, nie wiem, gdzie my go wypchniemy, bo tutaj... Tam się drugiego postawi niżej. Albo... No bo tu nie wejdzie, nie ma opcji, nie? Nie będę header odczepiał przecież. No, albo tutaj postawimy zwykłego rekorda pod te, bo nam kamieniami ostatnio obrzucali. Pamiętasz? Tam tylko że tyle, że blacha wniesiona, ale no sam fakt, że rzucali. Dobrze, że szybciej powybijali w kamienie. Dobra. No dobra, w sumie tak, bo ten jest dłuższy tamtego. No, ale no to teraz to więcej koni, to ja już wiesz. To nie te poskręcam, już sekundę. Czekaj, masz pode mi 13. Czekajcie, tu były te. Muszę to żyć, powinno leżeć na siedzeniu tam, albo pod siedzeniem. Masz tutaj. Ja chciałem iść do, już do tego szukać. No. Dobra, masz. Dobra, dzięki. Dobra, a ja zobaczę, gdzie jest ten, gdzie jest pług. Tu jest ten, a gdzie jest ten duży, ten... On nie był w stodole? Ej, gdzie żeś pług schował? No, dobra, skończone. Co jest, co jest? Gdzie jest pług ten duży, cośmy mieli? No tutaj, gdzieś gdzie? Pochowany, czekaj. On nie jest tu schowany w tym? Gdzie? Czekaj, a on nie jest pod wiato? Nie, pod wiato go nie ma. Kurde, żeśmy... Gdzie jest kurde pług? Dobre pytanie. Poczekaj, może tu w silosie? Tu jest tylko beczka. Tu jest paszowóz. Tu sprawdzę. Tu jest miejscu? Talerzówka, tu jest ten. Tu są siewniki, ty kurde. Zniknął. Gdzie jest kurde? Aż sprawdzę. Kurde, balans. Ej, no co jest? Gdzieś nam pług zniknął, ty. Czekaj, szukam czegoś tu. Tu jest rozrzutnik, kupaczka. Kupka. Beczka ta, o kur. A w ogóle go mamy? No ja go nie sprzedawałem, no, chyba, że ty gdzieś znowu. Nie, no jest. To gdzie? Ale to gdzie? Jest? Tu kiedyś był siewnik, się przeteleportował, ale nie ma go. No ja nie wiem, mnie tydzień nie było, to ty żeś tutaj gdzieś pewnie zawieruszył, teraz go szukaj. O, musiałem gdzieś posiać, poczekaj. Nie posiać, tylko zaorać. Staś, gdzie jesteś? Zostawił cię może w tym, w polu, pijany. No nie ty, wiem, no, ja czekam teraz... ja czekam na pług, no co mnie tu obchodzi. Mam teraz problema, ty, ja w ten ja chcę tylko, to... przyjadę się kawałek za ten czas, to... Ze Torzyno. Ale ty, my chcemy używać. A Kryśka nic nie mówiła na to, że żeś kupił Zetora? Oj. Co będziemy mówić? No nawet nie poznała. To czerwone, to czerwone, nie? No. Ona tam gówno się zna. Tempę. Oj, no fajne, no tylko. Oj, to wszystko podobne, aby moc była. Ty, no mam teraz serio. Lata. Czy on gdzieś tutaj stał. Ty nie przysypałeś go tym? Jest! W krzunach, o, masz. Ja pierdziel. Ty wyrzucił go. Czekaj, trzeba go postawić. Musisz obrócić, albo dobra, podjedziesz do podczepki. Ja podjadę, no. A fajna ta przyczepka, powiem ci. Ta przyczepka to... No, ładna, akurat mi się udało. Dobra, a ja od razu... No, ledwo odskoczyłem. No bo łazisz mi tu. A ja od razu powiem ludziom, co dzisiaj będę robić, bo... Nagrywasz, tak? Rozumiem. No tak, no Lightopa już od przystanku nagrywam. Aha, no to tak, to ja dzisiaj będę stawiał ten garaż nowy. Się garaż warsztat, nie? Mhm. Tam na tym drugim placu. Bo mamy sporo tam miejsca i muszę drzewo wyciąć, więc... Dobra. Fajniejsza będzie tutaj. Ty jesteś dziś fajnie. Czekaj! Już się nie powtórzę drugi scenariusz, nie wiem. Tak. I to tak trochę w usta przyczepa, nie? Ta malutka taka. No, czekaj, bo teraz nam został tylko jeden ten, Ursus. Gdzie jest 60? 60 jest tutaj. A, tam stoi. No. Dobra, to się biorę. A pasuje do zytorzyny ta przyczepa, fajna. Ładnie, nie? Ładna. No, mogłoby to drzewo kasztanowe jeszcze D83 zrobić. Wcale nie mówiłem tego ci pół roku temu. No ale tak. Nie, no, pozdrawiam tutaj kaftana, tak, kaftana bezpieczeństwa. No. Waldek kasztany, to znał. Jak... Kawiczaliśmy gdzieś, nie? Czy to no. Dom był? Może świerk? Łaj, to dymbina musi być. Może i tego. O, tutaj też nie mówiłem wam topole, co ostatnio właśnie, że opowiadał, że od takiego chłopa co ogród miał robić, żeśmy tu posadzili kartofle. Dobra, jedziemy teraz. Ja tu sprzęt muszę pozbierać. Jedzie młorać. Oj, no fajny, tylko... O, jakie lampy ma z przodu. Fajnie widać stąd. Ja nim tylko dwa razy jeździłem.
jak przyjechał do nas i ten, tylko po delikatnym tym naszym moim remoncie, nie? Dobrze, ja tu tylko jadę? Parę się było do wymiany. Musi dobrze. Ało, patrz, to jest u tyłu opale. Czekaj. Aby nic nie jechało. Czekajcie, a tam na ten ugór, tak, mówiłeś? No. To gdzie to jest? Jesteś koło mleczarni? Tak. Za tym takim stawikiem, co tam jest, wiesz? Aha. Przy mleczarni. Nie no, szczerze to ja nawet zapomniałem, że to jest dziadka Pole. No kto pamiętał? Kurde, no bo to już tam... tyle czasu, wiesz. On tu nie przyjeżdża. Oczywiście. On oj, no, to będzie... jest z rok temu, dwa lata temu na święta chyba. No, coś takiego. Po czasu. Tu będzie więcej kręcenia, powiem ci, jak tej całej worki. Dobra, wjadę sobie przez ten. Jeszcze... Chciałeś ja to, pola, to tak. To uzoram, a później jeszcze przyjadę talerzówko. Tak mi się wydaje, żeby to już, wiesz, wszystko misiany. A już dzisiaj nawet, tak? No myślę, że tak, no jak wiesz, do wieczora jeszcze dobra. Czasu trochę jest. Ale no, nie, no tak. Gdzie mam piłę, motorówkę? W garażu stoi? A ja żebym pamiętał teraz. Dobra, wam w garażu jest. To wszystko trzeba wycinać. Ach, kurde, idzie. Chcesz zobaczyć? Zaraz. Ło, jakie tu się a ziemia obsunęła, kurde mać. Drzewa w ogóle widziałeś, że przez te kopalnie ziemia się zapada w niektórych miejscach? Gdzie? Co? A ta ziemia, tak, zapada się? Tak. A to już się nie zapada. Czego? Bo my gramy na ten. No, old version. Tak, już nie ma tych? Już nie ma. A... Znaczy, ja uważam, że i tak na nie zostaniemy, tylko dlatego, że jest dynamik, nie? Terrain. No. A na tym nie ma, więc ja uważam, że zostajemy na tej wersji. No chyba, że wejdzie season update ten wiesz. No. Wiesz co? Będziemy musieli... O, tu słup jest, w cieniu go ledwo widać. Będziemy musieli odmalować tego zetora. Nie podoba mi się kolor. Tak? No. To o, garaż postawimy, będziesz mógł odmalować. Ej, tak teraz patrzę. Po tej naklejce na dachu poznałem. To nie jest wieśka Zetor? Nie jest. No jak, nie wieśek miał tę 12? O, nie interesuje ci to Zetor. On ją później sprzedał komuś, ale to... Z 5 lat temu jeszcze pamiętam wieśek miał takiego Zetora. On jest... zadbany. Na pewno, mogę to gwarantować. Jest sprawdzonego źródła. Ale nie, bo mi nie o to chodzi. Bo Wiesiek, jak miał tego Zetora, znaczy nie wiem, czy to jest ten, no ale tak po tej naklejce na dachu poznałem. Może być w sumie, no tam... Wiesiek jak pokój malował swojej babie na czerwono, to mówi, że farba została i Zetora pomalował. Na czerwono? Pokój? No. Bo ona mówiła, że lubi takie bordello klimaty. A, bordello. Tak, nie wiem, co to znaczy, ale... No. To jakieś amerykańskie chyba słowa. Chyba tak, pewnie tak. To nie na nasze głowy. Oj, no nawet... Pić, jeść, spać. Taki kawałek pola. Ty, może my buraki spróbujemy tu kiedy, co? Tutaj tak na pewno nie, na jakieś większe pole bym... Mówisz? No ale sam no, fakt, żeby buraki spróbować. Nie no, buraki trzeba robić, bo... Coraz świnie, więcej, nie? No ale i coraz więcej ludzi, to tak widzę, tutaj się u nas przekonuje do tego. Słyszałem, że ten, że tam jeden... Ten kombajn buraków. Oj, cięcie light-upa musiałem zrobić. Klisza się skończyła. Klisza się skończyła, musiałem kliszę zmienić. Kurde no. A się zdenerwowałem, bo nie mogłem tej kliszy wyciągnąć. Gdzieś kurde. Oj, ale nic. Ale zapierdziałem a te. Światło nie takie. No. Nie widziałeś. Nie widziałem, cień. Gdzieś zapierdziałem a te, powiem ci. Zegary, ten Zetor. Nic nie widać na tych zegarach. No to jeszcze wiesz, to jest już taki, one są na... Ile? Czyli jest. Także spokojnie, to jest wszystko Prog in Workress. Co? Prog in Workress? Takie skąd? Amerykańskie słowo. A to ja nie znam, to wiesz. No, to lepiej się nie odzywaj, no, wiesz. Boj paskudny ten kolor, ja odmaluję tego Zetora. Dobrze, że ja wybierałem. Co? Dobrze, że ja wybierałem.
Dobrze, no, że in, dobrze, że innego nie było, nie? No. Nie no, takie kupiłem, no co no. Oj no, wszystkie te zutory miały podobne. Tak jest. Nie było innego. Kurde, no. Przecież nie będziesz brał niebieskiego. No co ty? No. Daj ty spokój. Oj. I tak to jest, wieczór się robi. Klocki powiem, wielkie. Powiem wam. Nie, czy się to postawię, ten garaż? No. No nie, postawię, dobra. Waldek, kurde, wiecie, no. po szkole budowlance to... Oj, wiem, hobbystycznie, to... no ale już jak się... Tak, hobbystycznie. Coś tam się było trochę na tym. No, niby to mechanizator skończony, ale... No, tam... Murarz, tynkarz, akrobata, tak trochę. Nie, no architekt oczywiście, architekt. Architekt, no. Wysokich napięć. 500 złotych renty za 30 lat pracy? Architekt wysokich napięć, powiadasz. No, peweks. Oj. Z wdechę. Klawo, teraz u nas nie... tak się gada. Klawo. Szufla, Stacho. Oj. O, to coś nie obciąłem z gałęzi. W ogóle ostatnio widziałem jak ten, jak Kazik swoje Elkę wołał. Elo, elo! I tak mówię, kurde, z tego fajne by przywitanie było. No, może kiedyś, kto wie. Może kiedyś będzie takie coś. No. To słyszałem, że teraz ludzie zaczęli gadać, że siemasz to siema. Czyli. Mhm. Mówię, ciekawe, ciekawe. Może kiedyś mój syn się będzie witał siema, siema. A wiadomo. Kto wie. Kto wie. Ale na razie. Dobra, to jest taki kawałek tego ugoru, ja bym jeszcze tutaj, już tak powiem, wyrównało to. Ty myślisz, czy ten tam brał się kultywatorowo, to jakby, nie? No tak, ale tak patrzę, że tu... Kurde, no, kto ten klan nasadził. Żeby tu można jeszcze podjechać, pociągnąć kawałek te pole. Bo na nic, taki kawałek, żeby się marnował. O, dobra. Będzie, o. Już tam dalej nie ma co się pchać, ale tu można śmiało. Dobra, ale to ja już jak będę dalej warał, to... Jak coś, ty, ja nawet nie będę teraz sprzedawał tego... tego drewna, tylko sobie... Składam. Co? Na kubkę sobie poskładam i potem ten... Dobra. Sprzeda, nie? Dobra, to rób co chcesz, nie? Drzewo tnę, kurde, że już pozwalaj, nie trzeba. Bo jak mi się koło moment w trawie ubrudziło. A może ja te? Fotografię zrobię? Czekaj. Co to? Te. No się odbijało to koło, tak skacze. Jakieś luzy ma, czy co ten Zetor? No i dobra, to tam. Kiedy indziej zrobię foto, bo tak będzie stało, podbijało go. Się umyjeć, foto zrobiło. W sensie ciągnik, nie ja. Znaczy ja też, no. Ale nie teraz. Coś ty kręcisz tam, Tacho. Oj, kierownicą w zytorze. O. No. Powiem wam, tak patrzę teraz, o. Ja biały, a Waldek się upalił. Trzeba dziś będzie... No to w tych burakach tam plewiliśmy. Mówię właśnie, że teraz się zrobił ta akcja. Teraz wszyscy te jak idą, te buraki, kombajnów pokupili. No i mówię, to chodź przyjść plewić. Mówię, to nie ma coś. A tak, pokupili, ich stać na nie kupie. Wiem, się mówię, że się nie wymyślili. No i dopa, co tak robić. Mówię, ostatni raz poszedłem. Pierdziele, plecy bolą, kurde. No to, no to na nic jest nagle dla krzyża na dłuższy czas, no. No jak? Czyli to, to tak, rzepak, co? Że to jeszcze nie... Uaj. A co, rzepak? Jaki rzepak? Ładne pole pod lasem. 15, ta? A ja wiem. Ja bym chciał zakupić niebawem, wiesz? Bardzo ładne pole. Pod lasem takie, sam lasem, kukurydzę na dziki tam, żeby odstraszało ja tego. Ja nie chcę pytać, ile ty żyjesz do tego zatora, ale ty na razie nie myśl o takich wydatkach. No powiem ci tak, poszedł tak na wymianę jakby, nie? Mhm. To tak, gdzieś się trochę dopłaciłem w sumie, ale no poszło. Poszła dziesiątka za zatora,
Jeszcze coś mi przyczepę, to nie? No i jeszcze dopłaciłem parę. No to który normalny by się zmienił za większy ciągnik, za mniejszy? Nie wiem, jakiś kolekcjoner zbiera, mówi, robił. A że miał dwa takie same. On tam remontuje ogólnie, nie? Bo jak kolekcjoner, to wcześniej tego Zotora musiał dwieśka mieć, jak nic. A ja wiem. Jak Wiesiek, jak zobaczy, że my jego traktor mamy, bo mówił, że nam nie sprzeda, to... No, krzyczał jeszcze kiedyś ten burku. Trzeba szybciej pomalować na normalny kolor zetorowski, to się nie poznasz to jego. No, a to może on wymyślił jakiś... wydzielił. Czyli to będzie ciągnik głównie? No twój. Ty, to ja sobie dam naklejkę zamiast Zetor, u góry dam sobie Stacho, co ty na to? Może być. Zobaczysz, że tak zrobię. No dobra. Wytnę z bloku technicznego. Na Bristolu. No. Ty, dobra. Kurde, no. Tu jeszcze drzewo do ścięcia całe. A tu ciemnogród, kurde, drzew ponadto, mówiłem. No, ale będzie ładnie wyglądała taka naklejeczka, będzie Stacho. Tam będzie ten Zetor, tak? Na górze. No, te czarne takie. Na kabinie, ładnie, ładnie, no. Może... A, tam sens, potencjał. Co tam Kryśka robi, nie mówiła? Nie gadałem z nim dzisiaj. Czego? Oj, gada mi. Łaj, bo ona czasami takie głupoty pierdoli, że to się słuchać nie chce na... Naczyta się tych pani domu, tych tygodników czy tam co i... Zamojskich. Tak. Anonsy jakie tam czytano. Zamojskich czasów. Rewie jakieś u takiej głupoty. Jakieś tam... Te jamniki czy... Uderki, ja nie wiem. No. Ma tam coś. Albo ona ogląda w telewizji Rok w ogrodzie. Rok w ogrodzie. Mówię, o, ja wtedy nasadzę tych kwiatków. Ja mówię, ty u mnie masz rok w oborze i narzekasz. Tak. Żeby ona ogród jeszcze miała. To nawet się dupy nie chce ruszyć. Kurwa, siedzi na tym fotelu, tylko... Pierdzi wsta. Ale gotuje, dobra, nie gotuje. Co ty żeś widział w niej, powiedz? Oj. No powiedz, kiedyś, ja nie powiem. Kiedyś nikomu. To była taka szczota 20 na 10. Szczota, teraz tylko teraz szmata. Ej, Krzyś, nie obrażaj mojej. Dobra, kobita. Może kiedy ją poznacie, ale no. Że się rozpuścił. Niepotrzebnie o tym kwasem oblewałeś. Ty, nie trzeba tego do tych, do pniaków. Wiesz, gdzie to ma być? Sam jesteś pniak. Gdzie? Ja nie wiem. Oj, ja weź tam. Porozbijaj sikiero i... Ale muszę to zakupić, wiesz, jednak tutaj ten. A ten tylko by... Ale to już będzie ogromny sztor. Ty, gdzie jesteś teraz? Jeszcze orzesz? Jeszcze oram. A, to się wyrobię, dobra. Łoże, nie wiem jak to się... Nigdy nie wiem jak to się poprawnie mówi, czy łoram, czy łoże. O, 255 z tego. Ale jest, mówi się Boże, więc chyba orze. Bo Bóg jest odpowiedzią na wszystko. Oj, Stach. Kościoł. O, teraz to skręciłem. Wełby pokiłby siło. Właśnie, musimy nawędzić. Co? Musimy wędzarkę pozbijać z desek jakieś swojej. No, ja już widziałem, taka jedna świnia fajna chodzi. Ja mówię, że można by ją już ten pokrykować. Tak, Kryśka. To zaraz święta będziesz. Oj. Oj, ale prawdę mówisz, nawet kiedy ja to... Ile już jestem u was w tym domu, mieszkam? No z 2 lata. No gdzieś będzie. Lepiej! Albo czekaj, bo ty przyszedłeś w sumie po tych, po żniwach. Chcę... Rekordy jeszcze mieliśmy starego. To już będzie tego przed remontem. To się, tak ci się zdaje, że ten... Może być, no, bo to sumie teraz ten rok szybko zleciał, nie? No. To ile? Na żniwa żeśmy pierwsze light-upy. No to light-upy już rok prawie, bo zaraz żniwa tylko dotrącić. Oj, ale już spory czas. To jeszcze, to nie o to chodzi, bo zmierzam do tego, że mówię, nawet wtedy Kryśka lepiej wyglądała, teraz to gdzieś nie wiem, co to się z nią dzieje. Zaniedbana. My teraz ciągle tylko ten. To zamiast ty i pole, light-upy, komputer, żeby to...
montować. O, tutaj się otakowy kręci, dobra. Oj, fajne pole nawet. Ty, ja zauważyłem, że coraz częściej ludzie kostkę kładą na gospodarach. No bo to może teraz, wiesz... Słuchaj. Nie mówię w tym roku, ale gdzieś tak. Słuchaj. Wiesz, przed zimą. Okej. Okay. Znaczy, to łaj, wiesz, bo... Błota nie będzie. Łaj, bo to teraz, wiesz, teraz taka moda naszła, że no jak ktoś kostkę ma, to już była bogaty, nie? Bo pałac se postawił. Jeszcze zaczną pewnie domy na żółto malować. Ja słyszałem, że ten, jakieś domy z papieru robią. Tak, do dupy chyba. Oj. Dziś nic nie jeździ. Tylko my takie kurde nocne też. Znaczy nocne, no 17 dziś będzie chyba około, ale... O, teraz już on prawie o asfalt zaczepił. Oj, tak to jest. Czegoś radio wyciągnął, tylko jakaś atrapa została. A co ty, słuchasz tego? W sumie. Kordena. Oj, jakbym mógł mówić do drzew kasztanowych, to bym im powiedział, że chyba cienie w środku nie padają. Ale... Jesteś kombi, dupą trąbi. Miele i miele ten pniaka, kurde no. Kurde no. No coś dziwnie jakoś te cienie tak na tym podłodze, tak dziwacznie do prawdy to wygląda. Nie, ale o, tak to fajny. Światło aż mogę włączyć. O, ale teraz to świeci. O, kurwa. On się ten właśnie nazywał. Kasztan czy klon? Dymbina. No, jakoś tak. Dobra, o. No wytnę tego pniaka dzisiaj czy jutro? Ja kiedy tam chcesz? Nerwicy tylko na co się mnie pytasz? Łaj, powiem ci, że już musi ten, baterii mi nie starczy na teleżowanie. Mi się zdawało, że to szybciej pójdzie. To w garaż się nie stoi, czekaj. No, nie mogę wykosić tego. Ten tam stawia garażynę w ogóle. Garażyna, czaisz jak grażyna podobnie. Grażyna, no. O, poszło. Kurde, no. Kurde, no. Tu teraz też tego pniaka jednak idzie, to jest 4 drzwi. Oj, dobra, jedziemy dalej. Nie, żeby zdążyć, to jest ile? Chwila, ten. Szybciej to pójdzie, nie? No niby tak, no ale... Oj, zobaczę jeszcze. Jak mi baterii dawaj. Starczy, bo mam jedną dawaj, kreskę. Dawaj, samo się nie zrobi. Nie. To mi nic nie dało. Tak. Oj, zobaczę. Na razie mam jedną kreskę, ale jeszcze się na czerwono nie świeci to. Jedna kreska, ten szczęście Zośka miała. Gryśka. O, kurde. No. Czekaj, o, to teraz wytnę. Ląduje miękko. Kurde, no. Dobra. Dzieje się. Ja już tu stawiam to. Czekaj, teraz cofnę, już nie będę jechał. Ty, 25 tysięcy to nie dużo, nie? Jak za ten. Za garaż. Nie wiem, ile tam masz w portfelu, ja ci nie zaglądam do portfela. No tak, 25 tysięcy będzie. To w tym przypadku chyba dużo dla ciebie. No w portfelu to jest dość sporo pieniędzy. Ale nie, że dużo wydasz, skoro nie zostanie ci nic. O! Coś jakieś chyba... Burza, będzie mi kamera przerywa. Nie, jest git. Już jest dobrze. Jest, tak. JD chciałeś powiedzieć? Jest dobrze. Jest driver. Jest driver, jest impreza. O, dobra. Teraz tu dokończymy te.
ten kawałek. Będę się cofał tylko, aby... Oj! Ten garaż. O, tak chodzi z tyle od drogi. Samo się nie zrobi. Dobra. I teraz się cofnę, aby... Nie, no fajny kawałek pola. Mi się tam podoba. Dobry tylko kawałek pola. Kurna, jakby tej mleczarni nie było, to by tam opód ciągnął pod tamtą drogę i by było. Oj. Dobra. Tu w miarę już. Teraz tylko tu sprzęt ułożyć. Ładnie to pasuje. Taki inny niż budynek niż mamy. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę co tam no, masz. No to zaraz podjedziesz. Mówię, Waldek budowlaniec, to mam nadzieję, że... Tylko to płot trzeba zrobić, bo... Albo w sumie dobra. Nawet bez płotu. Dawaj, dawaj, samo się nie zrobi. To mi nic nie dało, to mi nic nie dało. Tak się nie robi. To z tego, ja wiem, co to było z tego serialu, co na... Tak, 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 to ja gdzieś później górnał dopiero. Nie chcieli go gdzieś tam chyba puścić czy coś, nie? Nie, nie, on w barze był. Tak, siedział z jakimiś kumplami. Tak, tak jak grał takiego koksa. I oni ze stolika chyba wygonili, nie? Nie, ogólnie powiedział, że sorry chłopaki, ale zamykamy. No, a ten. No on tak, takie wstaje. Tak, tak się nie robi. Robi. Tak. Chodźcie chłopaki, spadamy. Tak. Tak się nie robi. No i najpierw gada, że tak się nie robi, a później, że sama nic, się nic nie zrobi, no to zdecydować się nie może. Dobra, jadę ja już do ciebie. Co tu się dzieje z tym? Kosiarka się przewraca. Jadę, ni. Dobra, dawaj. Na światełach. O, tędy pojadę, od dupy strony na gospodarkę zajadę. Tu oj. Będzie stało nasz ten, nasza ta... Będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko. Ale będzie. Ban za prawa autorskie, jak będę śpiewał takie koni. Tu jest po prostu idealne miejsce na nasze ciągniki. O, teraz dawaj na warsztat, tego przemaluję. O kurna jego mać, czekaj, bo nie mogłem wyhamować. Hamulce są do roboty tak w ogóle. Zaraz tu. Jest to światło? Ty, gdzie jest światło? Gdzie ja tę instalację porobiłem? No niby jest jakaś lampa. Ten, tu drzewa ile na wyciąg. No ma. A, nie mają wody kury, musisz kurą wody nalać. Zaraz na sobie pij, nie mam czasu teraz. Naciąg drzewa będzie. O, zobaczysz. O kurde, macie, jaki to już i światło podłączył, patrz tego. Zarąbisty, nie? Garaż. I fajnie, patrz, dookoła ale... wszystko widać, duże okna. Ładne, no, wszystko widać, ale i każdy wszystko widzi. No dobra, to się pozamyka. Tylko kurde światło na zewnątrz, dupa. Będę coś montował. A to co, już szybki zabrakło? Co? Że gdzieś blachę wstawił. Oj, zabrakło, zbiłem z tego. Zostało mi trochę tyrnicy. Ale ładny, nie? Skąd te wrota? Takie niebieskie? No, stałem. O, jarzyniówki powstawią. Oczywiście. Gaszę to, bo ten. Oj, lewarek tutaj. Ale dobrze, fajnie to wygląda, mi się podoba. Tu akurat z tym, idealnie, tu się jeszcze jakieś płoto. Czy może bez płota nawet, nie? No, co to jest? Wirtarka stołowa. O, Stacho, Stacho. Nie no. Ma Stacho, czekaj. O. Dobre, nie? Dobre, fajnie to wygląda. Oj, no fajnie, oj, widzę, że żeś te. Mufę zrobił. Mufę, no właśnie. Mufę, a to na siłę, to ten. Jak... Czekaj, dawaj, wierzyk. Gdzie coś, to jest? Coś chyba cię przyziębiłeś, bo tak niewyraźnie mówisz. A. Już mówię, raźnie. Tego. No. Czekaj, od razu przyjadę, o. Ja pierwszy raz w ogóle nie jadę, rozumiesz? Tak. Mówiłeś, że dwa razy jeździ, a. No pierwszy raz w tym stanie, nie? Bo dzisiaj dokręcamy śruby, nawet nie... A. Nawet nie wiedziałem, czy w ogóle na pole dojedziesz, ale... Sarafę znowu przykręca, bo się zapierdzieli. Ej, my musimy się jakimś płotem odgrodzić od tego cwaniaka, co się... Coś ty z kosiarko zrobił, że on leży na tym, na plecach. Ty mnie nie pytaj, tylko miał zapytać, co się stało.
że należy. O kurde. Ale ja, no. Ja ją podniosę zaraz. Czego ty się włączył? Co? Opuściłem. Ja pierdziele. Dziadu, odpinaj to. Odpinaj. No. No odpinaj to, ty kurde. No pisała, że nie można odłączyć narzędzia w obecnym stanie. Ona jest, boi się teraz. Tam coś do niej w obecnym stanie chyba. Łole mnie motnęło, ty chyba coś... Wiatr wie. Chyba na mrówkę najechałem. Czekaj, cofam tam drugi raz. No bo zaraz... Ciekawe, czy tu Biezon wjedzie. Ten nowy? Ugułem. Czy ten stary? A czy zaraz wjadę o tym spróbuję, czekaj. Rekordem? Kekordem, no. A czy to rekordy tak będziemy tutaj pod te wiaty walniemy, nie? Tylko to jeszcze muszę sprzedać to. Ty, a dawaj rekordy, tylko to trzeba żółtniki kopaczko wyciąć. Jadę, samo się nie zrobi. Czekaj, bo się lampo zaczepił, bo oczywiście we wszystkich tych lightopach 13, 15, 17, kurwa, te lampy są niezniszczalne i... Nie wiem, tak trudno to kolizję wyłączyć na tym. Sam jesteś kolizja. No. A, dobra, myślałem, że... O, ja się tu zmieszczę, nie wiem. Zmieścia, tu jeżdżę co rok. Ty no, zarąbiście wygląda. Gadaj co chcesz, ale jest sztos. Na cholerę żeś tych beczek tu nastawiał, jakiś cement jeszcze. Płyty jakieś bytunowe. Dawaj tu. Ty, złóż go, bo ten, klapa na górze jest otwarta. No to czego? Przejdziesz tędy w ogóle? Nie, ja sobie wytwanie się lepiej. No kurde. 60 wyjebał, no da. No, puść ją. Dobra, już się ogarniam. Puść. Ty co teraz będzie? Drzewo żeś zrzucił tylko. Siszkarnia się zdarła w ogóle. A niedawno malowany. No, po tych kamieniach właśnie zrzucali. Ło, na nic. Do dupy żeś wybudował. Chuja. Za niskie będzie. No to nie jest pod to. Dawaj tutaj będzie stopał. Ja tylko kopaczkę wyciągnę i rozrzutnik. No nie wiedzie, no na nic. Oj, teraz żem się zaczepił. Znowu lampo. Dobra, wyjechałem. Nie, ja musi ten, musi będę miał miejsce. Weź tu pomóż mi, Watson te. Co? Chodź tu. Pomóż mnie, Watsuń, z grabiarki. Jak tu nie wiedziesz, na 100%. Jak my co tak coraz belki bierzemy. Ale teraz, żeby kamieniami nie rzucali, można... Nie wiedziesz. Nie, to mi się dało. Ja nie wiadę? Zaraz... Dobra, ile się dało, to wypchnąłem. Czekaj, tu staniesz normalnie, ja już wyciągam ten. Dobra, nie. Na nic. Dobra, zostaw go. I tak zaraz będziemy ten. Wiesz co? No. Ale nie, bo ten cwaniak tutaj się buduje, to na nic. Mówię, jak zrobimy płot. Oj, dobra, jadę nim tam pod wiatę z powrotem. Nie, tu dawaj, już tylko wyciągnę te kopaczki, to cofnij. Cofnij, albo pojedź do przodu trochę. Gdzie ty jedziesz? No tutaj, cofaj. A, tu? No. Zabieraj kopaczkę. No już zabieram. Dajcie. Poczepisz mi? No. Si wpierdzieliu. Co ty robisz? Mądre to? Pustak już nie zabrał spod kół. Sam jesteś pustak, jedź to. Dawaj, jedź. Sama się nie zrobi. O, już nie będę rzucać kamieniami. Ale syf to się zrobi, to trzeba pokładać wszystko. Ty wejdziesz z tym? Patrz, wejdzie z headerem. Gówno, gdzie tam? Mówię, z czego tam go postawić, a tu będzie stał stary bizon. Ten, no tak, ale tamten. Na razie, póki tam tego nie ma, to ło. No dobra, niech stoi w sumie, dobra. Kończymy, ładnie to wygląda, nie? Oj, ładnie, tylko spierdol te drzewa, trzeba posprzątać, zaraz chować tam. No to pod, ja zaraz posprzątaję, pod schody. Pojadę tam. Dobra, tu zamykamy. Poczekaj, jak to widać stamtąd? No, przeszklony jest i elegancko. Będą mieli w czym szyby wybijać. A jak? Dobra. To co, kończymy lightopa, nie? Już. Tak, chyba... ja też o, posadzę czerwona... parę drzew. Akurat czerwona kreska mnie się zaświeciła. O, może być tak o? Zobacz. Oj, być może. Tylko ładne, i tak trzeba było będzie zrobić, bo na nic.
Oj, dobra. Kończę to. Kończę, bo... Dzięki, że byli. Oczywiście fajny, inny. Chcieliście trochę powrotu do tych naszych przygód Stacha i Waldemara, a nie Arka i Rajota, więc macie... Tak. Co mnie tam cofa, tak ty? Coś chyba się... Widzę właśnie. Nie, bo ty masz chyba ten. Kulki masz. Jumping ponga. Tenis stołowy. No nie, ja siadam do... Oj, pijany się usprawiedliwia. Dobra. O takim, w garażu nie mam. Takim akcjach. Kurde, ile... Pomyśleć, że tu jeszcze niedawno stogi siana były, czy tam słomy, bo już nie pamiętam, co on tu miał. A chcesz się zawarzyć jeszcze raz? No, dawaj. Czekaj, gdzie to było? Gdzie to... Czekaj. Niedawno byli, mówię jeszcze. Ja pierdzie. No, pamiętaj. W fizyce nic nie znika. Najbardziej na tej mapie. Oj. Taka to jest ta fizyka, nie? Duchy, panie. Ja pierdzie. Krową tam przybija cycki tymi kurde palami. To do Jarka. Trzeba wysuwać na ziemi. Stark Industries. Dobra. Będziemy kończyć. Zamykaj te drzwi, na cholerę otwierasz. Będziemy kończyć, bo już bateria zaraz padnie, siądzie. Położy się. No się bawi, no. Także był ze mną Waldemar dzisiaj, Waldek. Ja byłem, tak jest. Prawdziwy Murawiec w tym przypadku, Murawiec, bo nam postawił garaż. I byłem sam ja, czyli Stacho, Borodo. Trzymajcie się. Ja nie ruszę się, ale ładne zdjęcie będzie. Co ty takie oczy masz przeszklone? Ty płaczesz, chłopie. Ze szczęścia. Dobra, widokiem płaczącego Waldemara żegnam się z wami. Łaj, tak dalej, aś. Oj. Krzysiek, nie płacz. Łaj, bo...